Witajcie kochani serdecznie. Dzisiaj zrobię strojk z czekolady Grocer. Użyję niewiele rzeczy, czyli będzie niedrogi. Bardzo łatwy do zrobienia. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zapraszam Was serdecznie. Więc do zrobienia takiego strojka będę potrzebować talerz, na którym położę w ogóle cały strojk. Taki wieniec ze sztucznego igliwia. To jest taki sztuczny świerk. Sznureczek srebrny, widzieliście go już u mnie, nożyczki, oczywiście czekoladki Rocher, taśma dwustronna, dwie kokardki, wybrałam w takim kolorze, żeby mi pasowały do czekoladek wstążeczki i świeca oraz trzy takie małe bombki. I to naprawdę wszystko, kochani. I z tego wyjdzie naprawdę fajny strojk. Zacznę może od wieńca. Wieniec jest z tamtego roku. Ja go nie kupowałam w tym roku. Sztuczne rzeczy mają to do siebie, że po prostu można je rozebrać i wykorzystywać kilkakrotnie i z roku na rok można mieć nową ozdobę. Można zdobić z roku na rok inaczej. Ja w tym roku proponuję Wam właśnie ozdobić go czekoladkami Rocher, jak już mówiłam. Ja kupiłam taką paczkę, tutaj jest 200 gram, ale nie będzie mi potrzebna cała paczka, będzie mi potrzeba dosłownie 9 pomadek. Wydaje mi się, że wystarczy, jeżeli ktoś by wolał dać więcej, no to taka paczka też wystarczy. Można dać nawet po 5 tych czekoladek na wieniec. Do strojka będę przyczepiać kokardki. Ja już Wam pokażę, jak zrobię takie kokardki. Taką kokardkę robię podwójną z szerszej i cieńszej tasiemki dwukolorowej. Kolorystycznie dopasowałam do czekoladek i świecy. Robię taką kokardkę podwójną. Bardzo prosto, o, w ten sposób i będę związywać tym sznureczkiem srebrnym. Układam sobie tak, żeby było ładnie. Tak, związuję porządnie, żeby się nie rozleciała. Może jeszcze raz. I do środka daję tą bombkę. Może najpierw sobie tutaj obetnę, żeby mi nie przeszkadzały. Troszkę krótszą pierwszą kokardę i tą grubszą dam troszkę, żeby wystawała po prostu. Ona będzie troszkę dłuższa niż ta cieńsza kokarda. No, dlatego tak fajnie będzie wyglądać. Dobra. I teraz do środka dam właśnie bombkę. Wybrałam złoty kolor na środek kokardy. Zawiążę sobie tym sznureczkiem właśnie srebrnym i ten sznureczek też nie będę go całkowicie usuwać, bo on jest ładny, więc go tylko troszkę przytnę i zostawię. Taką ozdobę, bardzo prostą, naprawdę każdy zrobi, będę przyczepiać do tego strojka taśmą samoprzylepną. Takich ozdób mam trzy. Tutaj wcześniej zrobiłam, więc mam trzy. Wydaje mi się, że wystarczy.
taśmą samoprzylepną przylepię sobie ten wieniec, żeby on się po prostu nie przesuwał. Tak, przykleję sobie może z czterech stron takimi paskami. Jeszcze z tej strony. Tak wtedy wieniec się nie przysunie, nie spadnie z talerza. Ja uwielbiam porcelanę i uwielbiam wykorzystywać porcelanę do różnych ozdób. Ok. Przycisnę gałązki do taśmy, żeby się trzymał. Będzie go po prostu łatwo, fajnie przestawiać. Ok. Już wieniec jest przymocowany do talerza. Teraz też za pomocą taśmy dwustronnej przylepię sobie właśnie te ozdoby, które przed chwilą robiłam, te kokardy. Przykleję sobie z tyłu. No jest bardzo dobra ta taśma. Naprawdę porządnie trzyma. Do każdej kokardki. I przy okazji rozłożę kokardy w taki sposób, jak mi pasuje. Przykleję do tej tasiemki. Jeszcze jedna. Bardzo prosty strojek, naprawdę szybciutko się go zrobi. Każdy go zrobi. Tu nie potrzeba żadnych jakichś filozofii. Tak, mam trzy kokardki, przykleję w trzech miejscach. Proszę, jedna już jest przymocowana. Fajnie wygląda ta kokardka z bombką. Jak kolorystycznie dopasujecie, po prostu o mniej więcej tak tutaj, z tej strony, to bardzo ładnie będzie wyglądać. Ja akurat zrobiłam w takim kolorze, bo w takim kolorze są czekoladki, ale na przykład jakby były czerwone, to bardzo fajny strojek by wyglądał w tonacji takiej czerwieni. Też bardzo mi się podoba czerwono. Złoty kolor. Jeszcze jedną przymocuję. Tutaj. Dobra. Kokardki są przymocowane. Teraz będę przymocowywać czekoladki. Pomadek w pudełku jest 16, więc no, jest bardzo dużo. Ja wykorzystam, jak już mówiłam, tylko 9. Do tych czekoladek też będę przyklejać taśmę dwustronną. Z tyłu czekoladki. Do każdej z nich. I teraz każdą czekoladkę przymocowuję do strojka.
Tak jak mi się właśnie podoba. Pomadki są dość takie lekkie, więc bardzo fajnie się trzymają. Zresztą ta taśma, jak już mówiłam, jest dobra. Są takie, takie reprezentacyjne, bym powiedziała. I fajnie to wygląda. Imitują bombki, są okrągłe. Także możecie spróbować, jeżeli oczywiście się Wam podoba, bo każdemu się podoba coś innego, więc tutaj to jest akurat moja propozycja na stół. Właściwie prezent dla rodziców. Mam nadzieję, że im też się spodoba. Tak i układamy. Słuchajcie, moim zdaniem cudnie to wygląda i nie potrzeba też za dużo przeładować tych pomadek, prawda? Po trzy na taki rozmiar wieńca wystarczy. Do środka kupiłam taką świecę, ona jest w kolorze takim kremowym, więc bardzo fajnie tutaj pasuje do tych kokardek. Wkładam ją tylko, po prostu nie przymocowuję, pod spodem jest talerz, więc tylko ją kładę do środka. Zobaczcie, jak fajnie się przenosi cała ta kompozycja, cały stroik. Ale to jeszcze nie koniec, uzupełnię sobie ten stroik tym właśnie sznureczkiem srebrnym. Poukładam go w taki sposób, mniej więcej. Będzie bardzo fajnie uzupełniał cały stroik. Ten sznureczek właśnie. Tak. I to dosłownie wszystko. Nic więcej tutaj nie będę dawać. Wydaje mi się, że to w zupełności wystarczy. Bardzo ładnie to wygląda. Przynajmniej mnie się podoba. Jeżeli Wam się podoba, oczywiście pokażcie to, dajcie łapkę w górę. Będę bardzo wdzięczna, zachwycona. I stroik jest gotowy. Nic więcej, moim zdaniem, tutaj nie trzeba. Kochani, ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że się podobał stroik. Do zobaczenia. Zapraszam Was na następne filmiki. Jeżeli się podobał stroik, dajcie łapkę w górę. I cóż. Niedużym kosztem, a dość taki reprezentacyjny jest ten stroik. W kolorze złotym, uwielbiam kolor złoty. Żegnam się z Wami, do zobaczenia, pa!